pysk, mordeczki, tutaj vloger Zupa. Jesteśmy na Wiktorii i stała się taka sprawa, że siostra Maria, czyli naszego Ramba, czyli Maćka, żeby było jeszcze ciekawiej, jej mąż się ze mną skontaktował, że z Mariem nie mieli 14 lat kontaktu, czy 12, coś takiego, i że mają jakieś tam ważne informacje dla niego i przekazałem mu to właśnie, on przekazał mi swój numer telefonu, który przekaże siostrze Maria. No ale widzicie, te filmy to nie tylko same zło pokazuje, że pokazuje patologię tamto, owamto. Słuchajcie, może dla Maria to będzie jakaś pozytywna informacja i mu pomoże. Sami zobaczcie, zapraszam na odcinek. Mordeczki, jesteśmy z Rambo, który właśnie się dowiedział, że siostra chce się z nim skontaktować i przekazał właśnie mi numer telefonu do siostry. Powiedz mi, czemu wy urwaliście ze sobą kontakt? Ja urwałem. Czemu? Bo alkohol, bo moje, mam moje addiction jest zawsze na pierwszym miejscu. Aha. Addition na pewno do bletu. Thank you so much. Have a lovely evening and weekend. Proszę, jacy Anglicy są hojni. Marion, no? Powiedz mi tak, jest namiar na twoją siostrę, dam jej twój numer telefonu, no i będziesz czekał na telefon. Co myślisz, co się okaże? Nie wiem, co się okaże, ale moja siostra jest podobno bardzo chora. Thank you. Make sure you get up there. All right. Thank you. Kurwa. He's a man. That's Rambo. Thank you. Okay. Please, he's got my card. Proszę, jak Rambo się przydaje. Yeah, okay. I ognia użyczy. Ma funkcję w społeczeństwie Mario. Tutaj. Mario, bro. Mario. Mario? Mario, where nice. From? Poland. No, you know. I'm from Poland, yes. I'm from Poland. Where? From Poland, yeah. Where in Poland? Wrocław. 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 Breslau. Breslau. That's my card. You lost wallet? Hey, mate, be careful, I've got a camera here. Take it easy, buddy. And be careful. Okay, Mario. Yeah. Powiedz o siostrze. No i co, czy jesteś zadowolony z tego, że jest kontakt z rodziną po tylu latach? No, myślę, że chyba zadowolony jestem, bo od wielu lat nie rozmawiałem z nikim z mojej rodziny, od 13-14 lat. Chciałbyś, żebyśmy, możemy teraz spróbować zadzwonić do nich? Nie. Nie jesteś na jak to będę gotowy, to będę rozmawiał z nim, ale na razie nie. Sorry, mate. Na razie nie. Na razie nie jestem gotowy. Nie jesteś gotowy. Na rozmowę. To jest... Dobra, Mario, wracamy do interwiu i powiedz mi tak, a jak w ogóle, powiedz mi, te filmy, czy bo ludzie narzekają, że promuje patologię i tak dalej, widzisz, coś pomogło, to jest kontakt na twoją siostrę. Bo ludzie też są zazdrośni. I don't have teeth, bro, for Jimmy Gum. I don't have teeth. Bro, I don't have teeth for chewing gum. I don't use chewing gum, I don't have teeth. Dzicie, ziomek tu chce dać gumy do rzucia Ramariowi, a Mario nie ma zgubu. Kutasem kurwa rzuć. Kurwa. I'll be back. Okay. Mario, widzę, że nie poprawiłeś sobie tego. Eh? No, he doesn't have teeth. No, I know. Uważaj, że kurwa to jest. So he doesn't use chewing gum, all right? Okay. That's why. Okay. Use just the money. You need money? Yes, of course, for hostel. I lost my wallet. To look where my wallet is. Really? Well, yeah. You lost somewhere? My girlfriend. If I was you, I would start looking for so it. So you're filming? Yeah, I'm talking to Rambo, you know. I'm helping you as well. Bro, please.
let us do the interview, you know, because you... No, I understand. Interview. Thank you. Are you going to help him? Yeah. Yes. Okay, good. Thank you. A fryer denty. Hej. Piece of shit pierdolony. No i tak te filmy, powiedz mi, a powiedz mi tak, czy jest jakaś szansa, żebyś się wydostał z nałogu, żeby... Jak, ostatnio było tej, o, bo ostatnio było, że kobieta mogłaby to zrobić dla ciebie. Tak naprawdę już jestem zmęczony tym wszystkimi narkotykami, tym życiem takim, jak ja żyję. Naprawdę jestem zmęczony już tym życiem, jakie ja prowadzę życie. To wszystko wokół, kurwa, dragów. Jestem zmęczony. Ja pamiętam ciebie, jak w hostelu mieszkałeś, to byłeś taki, więcej energii miałeś teraz. No z powrotem na ulicy wylądowałem. Z powrotem na ulicy wylądowałem. Okej, okay. I powiedz tak, będziemy kręcić dalej, tak? Filmy i pokażemy widzom, że wychodzisz z nałogu, że stajesz na nogi. Co jest pierwszym punktem w programie? Co robimy? Kontakt z rodziną to na pewno pokażę. Nie. Pierwszy punkt jest w programie zawsze pogodzić się z tym uzależnieniem. Ja się muszę z tym pogodzić, a nie walczyć, a później dopiero... Bo ty wychodziłeś z uzależnienia. Tak. 10 lat wypiłem. 10 lat clean. Very clean. 10 lat byłeś czysty. Ja. Yeah. No proszę, widzisz, ty... ja myślałem, że ty dosyć długo... 10 lat. 10 lat byłeś, także jest szansa, że powiedzmy przez te 10 lat... Ani cukierek z alkoholem, ani tort. Przez 10 lat wszystko mąchałem. Czy jest alkohol, czy nie. Wszystko. Tylko mąchałem, czy jest alkohol, czy nie. Nawet piwo bezalkoholowe nie piłem. Nic. Nic na jakikolwiek procent alkoholu. Okej, Rambo. Także ty masz teraz nowy numer telefonu. Może chciałbyś podać do widzów twój numer? Nie. Nie chcesz? Nie, na razie nie. Jak będę gotowy na rozmowy... Ale nie, może znajdziesz jakaś bratnia dusza i ci pomoże. Nie, ja sobie muszę najpierw pomóc. Ja muszę najpierw pomóc. Jeżeli ja sam nie pomogę, nikt mi nie pomoże. A powiedz mi, czytałeś komentarze pod filmami z tobą? Nie. Ja nawet jeszcze nie miałem. A może byś poczytał coś tam, może byś coś z tego wyciągnął? Może. Czemu? A bo ty nie masz teraz smartfona. Nie mam telefonu z internetem, no. Muszę gdzieś ukraść. Albo wyciągnąć z bina. Kurde, mam laptopa, iPla, ale potrzebuję ten. iPla laptop. Ale potrzebujesz co? Kurwa, potrzebuję 14,5-woltowy. Pierdolony do kontaktu. Tą puszkę, tylko co idzie do kontaktu. Bo kabel mam. Tylko potrzebuję tą puszkę do kontaktu. Będziesz w sieci wtedy. Ja go do sprzedania mam. No tak, pokazywałeś go ostatnio. Ile za niego chcesz? Może jakiś klient cię zgłosi. No dobra. Pokaż go tu do kamery. Zajebisty jest. Tylko potrzebuję plak do kontaktu. 14,5 volta. 14,5 volta? Tak, 14,5 volta musi być. Dobrze, Rambo, ja będę tym razem już kończył. Dziękujemy za oglądanie. Czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Pozdrowienia dla wszystkich i na razie tyle. Także ziomki, to by było na tyle. Na dzisiaj to starczy. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, oczywiście subskrybowania kanału. Do następnego razu. Vloger Zupa.